Moi drodzy, no chyba trzeba wam podwyższyć te progi łapek, bo w ostatnim odcinku powiedziałem wam, że 1555 łapek w górę to będzie kolejna paczka Rupik z gwarantowaną ikoną. Wydobiliście tych łapek tyle, także poradziliście sobie z tym bez problemu, a więc dzisiaj znowu z progiem idziemy do góry i umawiamy się, że 1666 łapek do góry to będzie kolejna paczka lub pik z gwarantowaną ikoną, jeżeli tylko takie SBC się pojawi. A dzisiaj zobaczycie kolejny opening w poszukiwaniu kart Centurion. Będą również decydujące mecze o mojej randze w Food Champions, nagrody za ligę weekendową właśnie, no i oczywiście danie główne, czyli paczka z ikoną Mid lub World Cup 88+. Ale nie będzie to zwyczajna paczka, ponieważ żeby podkręcić emocje, zrobiliśmy sobie pewną zabawę, która nazywa się Zgadnij ikonę w ciemno albo Quicksell. O co chodzi dokładnie w tej zabawie, dowiecie się w trakcie trwania odcinka. Chciałbyś zagrać takimi kartami, ale brakuje ci końców? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl. Masz tam dostępne coinsy na każdą platformę, szybką dostawę, niskie ceny i prawie 100% gwarancji bezpieczeństwa. Sprawdźcie też promocję z okazji nowego eventu, a w niej specjalne kody rabatowe i karta specjalna do wygrania co każde 100 zamówień. Szczegóły promocji w opisie. Polecam. Trzeba się odpowiednio rozgrzać przed ostatnimi meczami w Food Champions, dlatego mamy tutaj kilka paczek 80+, ale również fajniejsze paczki, na przykład 2x85+. 2x83+, otwieramy teraz. Może coś ciekawego? No ekrany na pewno, ale chyba nic więcej. Nigeryjczyk na ręce, Osimhen, wow. Rzadki piłkarz 83+, i to będzie Centurion. Prawie. Kim ty jesteś? Algieria PS Mares. Ale to jest walkout, ej, okej, okay, nice. 2x85+, poproszę kartę eventową w końcu, bo już ostatni odcinek mnie bardzo zirytował, ale nie wygląda na to, żebyśmy trafili kartę Centurion, moi drodzy. Trafiamy i kajak Gündogana 85 i Akunie w paczce 2x85. Ewidentnie moje szczęście w paczkach gdzieś wyparowało. Okej, okay, mamy gotowe ostatnie SBC o paczkę Centurion, czyli o tą paczkę ze 100 zawodnikami, 80 złotych rzadkich zawodników i 20 srebrnych rzadkich zawodników. Niesamowitego pecha mam póki co podczas tego eventu, bo jeszcze tej karty specjalnej nie trafiłem, także to jest chyba najwyższa pora. Let's go! Zobaczmy, co uda nam się tutaj dostać. Jako pierwszy wyświetli nam się Hiszpan na bramce, David De Gea 87. Czyli wiemy, że jeżeli chodzi o złote karty, to wyższego overall niż De Gea już tutaj nie będzie. Ja nie wierzę, żeby ta paczka miała być tak słaba, żeby tutaj miało nie być ani Centurionów, ani Informów. Póki co jest tylko Inform mój, jest David De Gea, jakieś 84. No i teraz chwila prawdy. Czy będzie karta Centurion? Uwaga! Nie ma Centuriona, nie wierzę, nie? Nie wierzę. Ja po prostu podczas tego eventu nie jestem w stanie trafić tego Centuriona. To jest tragedia jakaś. No i moi drodzy, przejdźmy teraz do decydujących spotkań naszej randze w Food Champions. Na bilans 13-4, więc jakaś tam szansa na 16-4 jeszcze jest. Postaramy się to 16-4 zdobyć, ale zobaczcie, jakim składem zagramy te ostatnie spotkania w naszej lidze weekendowej. Dokładnie tak, moi drodzy. Pele, Ronaldinho i Ronaldo Nazario na wypożyczeniu. Moi drodzy, ja nigdy nie grałem wypożyczonymi kartami, ponieważ uważałem, że to wkurzające dla oponentów i sam jakoś tak nie byłem przekonany do tego, żeby wypożyczonymi kartami grać. Ale teraz robię wyjątek i zagram sobie tą brazylijską trójką, która łącznie kosztuje prawie 20 milionów monet, więc lećmy, mam nadzieję, po 3 zwycięstwa z rzędu. Gramy! Ej, dobra, tylko skipujemy szybko skład przeciwnika, żeby nie zobaczył, że mamy pożyczone. I Nazario, czy to będzie gol? No, głupie pytanie, oczywiście, że tak. Brawo, Nazario! Nie, no co ja robię? Ty, ja jestem naprawdę fatalny w obronie. Ja nie umiem trafić obrońcą w napastnika. Nie, no i to jest gol. Ja pierdzielę, ja naprawdę nie istnieję w ogóle z tyłu. Nazario? No, Nazario ratuje. Nie no, no co wy robicie? Ja pierdzielę, po takim wylewie bramkę teraz, już jest porażka. Nazario? Dobra, brawo, ten Nazario jest bogiem, nie? Nie wiem, gość z każdego kąta potrafi strzelić, po prostu strzał gol. Brawo, i jedziesz, jedziesz Kylian. No Murcie nie może dogonić, no nie rób sobie żartów, nawet stary. Dobra, brawo. Wow, 4-3 wygrywam, ale fatalny mecz w moim wykonaniu. Brawo. Nie no, mocniej, mocniej, albo po prostu lepiej. Trochę bardziej taką prostopadłą. Nazario! Nie no, to karta jest chora! Kolega w pierwszym meczu 4 bramki już wali. GG, koniec! No sporo bramek w tym pierwszym spotkaniu. Nazario GOAT i mamy 14 wina, nie? Dobra, jest drugi rywal. Normalnie zawsze się staram wam pokazywać składy, ale teraz je skipuję, bo nie chcę, żeby rywale widzieli te moje wypożyczone karty. Kylian Mbappé. Mbappé. Mbappé, Nazario, pusta bramka i to jest bramka. Hakimi, wycofamy sobie tą piłkę do Nazario. Jeszcze jest Ronaldinho. Ronaldinho, a jeszcze trochę szczęścia! Mbappé! Oj, ależ się podbijało.
Współczuję rywalowi. Bo ta bramka nie powinna paść. Ronaldinho poczaruje jak za starych dobrych czasów. Ronaldinho, Mbappé 3-0 i to jest rage quit rywala. Mamy 15-4. I aż pad poleciał i mecz o 16-4. No i lecimy z meczem o 16 wina. Dobra piła na Nazario. Dawaj, lecisz, Nazario. No kto jak nie ty? Let's go! Nazario 1-0. Gość strzela wszystko, dosłownie wszystko. Pięknie Kylian. Nazario. Aj, ale jeszcze dobitka będzie, która nic nie da. Spokojnie, Pele. Pięknie, pięknie. Pele, jeszcze Elastico. I Mbappé na 2-0. Pele, Mbappé. I pięknie. I Mbappé jeszcze na 4-0 w końcówce. Dobra, klasa. No i mamy to, koniec. Bilans 16-4. Także po ostatnim, niezbyt udanym weekendzie wracamy na dobre tory. I mam nadzieję, że nagrody też oddadzą i że w końcu trafimy tą kartę Centurion, bo póki co to klątwa nadal trwa. No to jest ta upragniona trzecia ranga. Teraz mamy nadzieję na upragnione nagrody. 3 piki 8-4+, 3 piki z czerwonymi kartami, Mistrzostw Food, 2 paki za 50k, 1 paczka za 125 i 2 paczki Team of the Week. I te paczki Team of the Week sobie przetrzymam. Do tego mamy 75 tysięcy coinsów, więc też bardzo fajnie. Także może będziemy sobie lecić na zmianę. Pik Mistrzostw Food i zwykły. Pierwszy pik, jeden z pięciu Mistrzostw Food. Liczymy na jak najwyższe overale. Zaczynamy bardzo przeciętnie, bo jest Borini. I pik numer 2, Mistrzostw Food. O, miały być na zmianę, trudno. No ale w tych pikach na nic nie liczę. Tutaj będzie on Penda 8-5. No to już lećmy z tymi pikami czerwonymi do końca i zobaczmy, co będzie w trzecim. W trzecim będzie Ledesma. A teraz te piki 8-4+, jest to Nick Rose, okej, całkiem przyjemny foderek, 8-8 overalla, zawsze spoko. Zobaczmy, co w kolejnym piku po Tonim Krosie. Dalej nie będzie karty eventowej. Jest Thibaut Courtois, ja z tego co kojarzę posiadam wymiennego Thibaut Courtois w klubie, więc sobie Belga elegancko podmienię, co mogę zrobić, prawda? Prawda? I go sprzedam. Przejedziemy sobie z ostatnim pikiem. Przed chwilą był fajny Courtois, a na koniec jest przeciętny Kostić. No i niestety, nadal karty Centurion nie zobaczyliśmy w pikach 8-4+. To mam nadzieję, że zobaczymy ją w paczkach, bo naprawdę zaczynam się lekko irytować. I 3 ostatnie nadzieje na to, żebyśmy te nagrody jakoś bardziej zapamiętali. Może ta paczka za 50k sprawi, że zapadną nam w pamięć te paczuszki. No nie, tyle mą to nie jest nic, co powoduje, że ja będę pamiętał tą paczkę na dłużej. Jedziemy, moi drodzy, kolejna paka o wartości 50 tysięcy. Co tym razem tu ujrzymy? Chyba znowu walkoutu nie ma. Ojejku, Luis Alberto 83, zjeżdżamy z overallem coraz niżej. No i paczka Ultimate. Teraz może dacie coś dobrego. Uwaga, czy tu nie ma walkoutu? Francja, Esio. O mamo. No i ja się cieszę, że ja robię 16-4. Mam satysfakcję z tego, że wracam do swojej nominalnej rangi, a wy mi dajecie takie coś. I to ma być motywacja, żebym ja po te 16 winów grał znowu za tydzień. Ja już nie mówię o tym, żebym 18-2 kiedyś powtórzył, co kiedyś wbiłem, bo to już jest jakaś patologia. Mamy 15 paczek 81+, czyli łącznie 30 razy 81+. Teraz otwieramy. Mam nadzieję, że trochę foderu nam wpadnie pod ikonę. Oczywiście mógłbym otworzyć paczkę 25 razy 83+, i gdyby było prostsze, ale te paczki raczej na złoty chciałem podtrzymać, więc spokojnie, spokojnie. Hamujemy i otwieramy te paczki. Kilka foderków, po prostu, no nie wiem, z 3 walkouty z tego trafię i będę zadowolony tak naprawdę. Nie ma wielkich wymagań. Dziękuję. Jest pierwszy Andrew Robertson. O, co tutaj się dzieje? Niemiec na SPD-ku. I to jest Kimmich, good foda. Ej, ładnie oddaję. Powiedziałem, że te 3 walkouty z tych paczek i już dostałem 2. Ło! Co jest? Centurion pierwszy trafiony w końcu, matko jedyna. Przełamana klątwa Centuriona, Joaquin. Czyli człowiek, który od urodzenia gra w La Lidze i nie zamierza przestać. No jest w końcu pierwszy. Widzowie, po tylu dużych openingach na ten event w końcu się udało. Ja już się bałem, że mam zablokowaną możliwość trafienia tych kart. O, Kostić 8-5, kolejny sensowny overall. I w ogóle cel został spełniony, bo oczywiście Joaquin też był walkoutem. Paczka, która kosztuje bardzo mało, jeżeli kupujemy ją za Viva Points, bo to jest tylko 800 pointsów za 15 rzadkich złotych piłkarzy, w tym 3 o ocenie 85+. Może trafimy jakiegoś Centuriona, szansa na to 31%. Jedziemy, 800 pointsów, no i zobaczymy po prostu, co to będzie za paczka, tak? Uwaga, no są ekrany, ale niestety bez karty Centurion, ale z Erling Haaland. Jest też Quagliarella Centurion, dobra, więc odblokowaliśmy klątwę na maksa, jest drugi Centurion niż trafiony. No i moi drodzy, mamy zrobioną tą potężną paczkę z gwarantowaną ikoną Mid lub World Cup 88+. Wszystko zrobione za darmo z rzeczy z klubu, więc wydatek zerowy i to akurat cieszy i mam nadzieję, że cieszył będzie też traf z tej paczki, ale uwaga! Jest
powiedziane, że tą ikonę zachowamy, ponieważ dzisiaj robimy sobie zabawę. Zgadnij ikonę w ciemno albo Quixel. I moi drodzy, w tym momencie ja będę łączył się z moim ziomkiem na Discordzie. On będzie widział ekran mojej konsoli. Ja i widzowie na streamie nie będziemy tego widzieć. Tutaj z tyłu postawię sobie dodatkową kamerę, żebyście widzieli, że no tutaj monitory będę miał powyłączane. Jedynie będę miał monitor, gdzie będę sobie wykreślał możliwe ikony. I uwaga, będę miał 6 pytań. I muszę konstruować te pytania w taki sposób, żeby Votix, który będzie na Discordzie, mógł odpowiadać na te pytania tylko tak lub nie. Moi drodzy, zaczynamy tą zabawę, o której wam przed chwilą mówiłem. Tutaj ta kamera będzie cały czas patrzyła na trzy moje monitory, żebym nie mógł was w żaden sposób oszukać, czego i tak bym nigdy oczywiście nie zrobił. Jak widzicie, tutaj jest ekran z konsoli, tak? Jest urządzenie do przechwytywania ekranu, które będzie miał wgląd tylko mój kolega na Discordzie. Ja tego nie będę widzieć. Proszę, wyłączam monitor, cyk. Podstawiam was, widzowie, tutaj w bezpieczne miejsce. Wy cały czas będziecie widzieć ten monitor, on jest cały czas ciemniutki. Także ja w tym momencie otwieram tą paczkę. Ty mi tylko potwierdź, czy ta paczka już się otwiera. Tak, w tym momencie właśnie się otwiera. Widzowie, ale się jaram. I oczywiście proszę no reaction. Wiadomo. Ja nie ukrywam, przed streamem się lekko przygotowałem, jeżeli chodzi o dwa moje pierwsze pytania. To są pewniaki, jakie ja chcę zadać. Bo widzowie, jak widzicie w tym momencie, mam przygotowane dwie grafiki, bo to jest paczka World Cup lub Meet. Ja mam dwie grafiki przygotowane. Jedna z ikonami Meet, a druga jest z ikonami World Cup. I pierwsze moje pytanie do ciebie, Kamilu. Tak, tak. Czy trafiłem ikonę World Cup? Nie. Nie, czyli mamy ikonę Meet, więc z tej grafiki możemy po prostu wyjść, widzowie. Nas nie interesuje grafika z ikonami World Cup, nas interesuje grafika z ikonami Meet. No w takim razie tak, drugie pytanie, jakie ja na pewno chciałem zadać, i to jest też pewniaczek tak zwany. No no. To jest pytanie, które widzowie troszkę nam może popsuć emocje, ale przepraszam, muszę to zrobić. Chcę zapytać, czy ikona, którą trafiłem, jest warta 600 tysięcy lub więcej? Otóż nie. I po challenge'u. No to. No i koniec challenge'u. Nazario, żegnam. Zidane, sytrydyly. Puszkasz, niestety. Garincha, papa. Okej, trzecie pytanie, oficjalnie jestem zdecydowany. Czy ikona, którą trafiłem, ma 90 overalla lub więcej? Niestety nie. Aż mi się głos załamał. Oj, no ja też jestem załamany w tym momencie. Dobra, widzę, no teraz to już naprawdę po challenge'u. W ogóle, czy my mamy o co walczyć? Są to ikony, na których mi zależy. Dobra, czy ikona, którą trafiłem, kosztuje 300 tysięcy lub więcej? Jest warta 300 tysięcy lub więcej? Nie. No, widzowie, super paczka. Przedostatnie pytanie. Czy ta ikona ma overall 89 lub większy? Niestety nie. Uwaga, podział pozycji jest taki. Ikona ofensywna to jest SP, PP, LP, SPO i wiadomo, skrzydłowi i napastnicy. SPD, SO, PO, LO, CPS, CLS, bramkarz to defensywna. Więc pytam, czy trafiłem ikonę ofensywną? Pierwszy raz w tym teleturnieju odpowiem tak. Dobra, widzowie, zostały nam tylko takie karty. 12 różnych kart, moi drodzy. Więc ja tutaj pójdę najprostszym możliwym rozwiązaniem, czyli spróbuję strzelić w kartę, na której by mi ewentualnie najbardziej zależało, żeby ją zatrzymać. Torres jest w miarę okej kartą, więc wydaje mi się, że chyba w niego sobie strzelimy. Czy kartą, którą trafiłem, jest Fernando Torres? Niestety, Adrianie, nie jest to Fernando Torres. Okej, no trudno. A kto to jest? Możesz powiedzieć? Frank Lampard, oceniony na 88 i warty niestety ponad 80 tysięcy końców. Dziękujemy bardzo Votix za to, że poprowadziłeś wspólnie ze mną tą zabawę. Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję, miłego wieczoru życzę i trzymaj. Do usłyszenia. No i tutaj jeszcze, moi drodzy, macie potwierdzenie tego, że jest to faktycznie Frank Lampard. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że Frank Lampard ogólnie powinien mieć wyżej ocenione te ikony w FIFA, bo moim zdaniem ikonę Prime to tak na 91 spokojnie mógł mieć ocenioną, jeżeli nie 92. Przede wszystkim strzelał niesamowicie dużą ilość dramek. Jak na pomocnika, to tempo też ma za niskie, Lampard nie był aż taki wolny. Karta jego powinna wyglądać lepiej w tej grze, ale wygląda jak wygląda. Żegnamy legendę Chelsea Londyn. Przepalamy sobie to wszystko na paczkę z rzadkim zatem piłkarzem 80+. No i niestety, dziś się nie udało, może następnym razem będzie lepiej.